dobry wieczór, Anna z kanału Winny Live. Chciałam zadać kilka pytań. Na początek o Adrianie Ciosie. Co zawiodło? Co zawiodło? No umiejętności, nie? Ambrowa ćwiczy już wiele lat, Adrian maksymalnie kilka miesięcy, no tam ja z nim przetrenowałem około miesiąca. No i tyle, no więc po prostu duża dysproporcja, jeśli chodzi o umiejętności, ale ani się nie bał, poszedł do przodu na pełnej, także po prostu umiejętności no, zabrakło i tyle. Jesteś w narożniku Queen of Black, czyli Julki. I jak tam przygotowanie, jak oceniasz sytuację? No, ogólnie problemem jest tylko to, że dostała przeciwniczkę, która już ćwiczyła dłużej sporty walki, więc została Queen wprowadzona w błąd. Na tydzień przed walką, że ona nic nie ćwiczyła. Okazało się, że tu pół roku boks, tu ileś miesięcy MMA. No, Queen ćwiczyła miesiąc czasu. Uważam, że wygra to, ale zobaczymy. Nikt nie zna tej jej przeciwniczki, także nie wiadomo, czego się spodziewać. A skąd się wziął ten pseudonim? Który? Black. Queen of the Black? Nie wiem, bo ona ma go od dziecka. Ktoś tam mówił mi kiedyś genezę, ale zapomniałem. Rozumiem. A jeszcze przed tobą walka z Adrianem Polakiem. I jak tutaj twoje myśli i przewidywania? A dobrze, dość łatwa to będzie dla mnie walka. No, Polak jest dość słabym rywalem. Znaczy wiadomo, ma jakieś tam swoje atuty, ale nie przeskoczy tego. To dziękuję bardzo i życzymy powodzenia i wielu sukcesów. Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich. Wiele razy mogłeś wszystko zmienić. Życie po to masz, by żyć, nie przeżyć. Jak masz komfort, to wyjdź z tej strefy. Wiem, że boisz się ryzyka, łatwiej żyć na kredyt. Wiele razy mogłeś wszystko zmienić. Życie po to masz, by żyć, nie przeżyć. Jak masz komfort, to wyjdź z tej strefy. Wiem, że boisz się ryzyka, łatwiej żyć na kredyt. Wiem doskonale, co to znaczy próbować i przegrać. I ruszyć z miejsca, z powrotem zaczynać od zera.